Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gości Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu Jerzy Dytyna, przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Przewodniczący, zdaniem opozycji w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego panuje burdel. Zdaniem Pana zastępczyni nie da się z Panem pracować. Tak sobie Pan wyobrażał pracę na stanowisku? To znaczy z pierwszym stwierdzeniem nie bardzo mogę się zgodzić. Z drugim stwierdzeniem również i nie tak sobie wyobrażałem i nie tak sobie wyobrażam. Jeżeli chodzi o stwierdzenie dotyczące bałaganu, jak rozumiem... Poprawił się Longin Rosiak na sesji. To tak. To myślę, że to do końca tak nie jest. Jeżeli chodzi o organizację pracy Rady, to ta organizacja pracy Rady jest organizacją o charakterze dynamicznym. Nie da się przewidzieć wszystkiego, co się w międzyczasie tak zwanym wydarzy. Jeżeli dostajemy środki finansowe, które na początku miały być, później miało ich nie być, później znowu miały być, no to my musimy te środki do budżetu włączyć. Organizujemy nadzwyczajne posiedzenie Rady. To nie jest nasze widzimisię, tylko to jest nasza po prostu konieczność. Jeżeli trzeba przesunąć środki, bo zabrakło nam na przykład środków do realizacji dróg, bo okazało się, że oferenci zaoferowali nam dużo wyższe kwoty za zadania, to też należy dokonać przesunięcia i tutaj też konieczne jest zwołanie, bo tylko Rada ma takie możliwości. Więc nie wiem, czy to jest opozycja mówi, bałagan. Że brakuje wyobraźni, a nie są czynniki obiektywne. Można było przewidzieć to, że trudno mi odpowiadać za zarząd co do tej wyobraźni, bo ta wyobraźnia czasami też zawodzi. Nie wszystko da się przewidzieć, oczywiście w 100%. Wśród członków zarządu wyobraźnia zawodzi? To znaczy ja nie wiem, czy... Nie, ja mówię w ogóle, że nam w ogóle czasami wyobraźnia może zawieść, wszystkim nam, bo możemy sobie wyobrażać, że kwota, którą proponujemy i które to kwoty bywały w poprzednich latach i które są wynikają z kosztorysu tak naprawdę, powinny być kwotami, które zaspokoić powinny tych naszych wykonawców. Nagle się okazuje, że wykonawcy wykorzystując pewnego rodzaju koniunkturę, no bo czy koniec roku... No dają wyższe zupełnie stawki i nie zawsze to jesteśmy w stanie przewidzieć. A czy Pan może coś zrobić, żeby ten społeczny odbiór, czy medialny przekaz dotyczący pracy Rady Powiatu był inny? Pan widzi jakieś możliwości? Czy Pan przewodniczy tym obradom, a tak naprawdę jest niewolnikiem charakterów osób, które zasiadają na sali? To znaczy, ja powiem tak, no każdy z nas jako człowiek jest troszeczkę inny. Ja staram się jako człowiek działający, no może niekoniecznie w samorządzie przez długi okres czasu, działałem przez 4 lata, później miałem przerwę, teraz znowu wróciłem do samorządu na chwilę. Staram się być człowiekiem ugodowym i z każdym, niezależnie od tego, czy jest po stronie koalicji tej tak zwanej, czy po stronie opozycji, staram się rozmawiać w sposób rzeczowy, kulturalny. Potem ludzie siadają przed telewizorem i Rada Powiatu kojarzy im się z awanturą. To znaczy ja nie mogę odpowiadać za to, że ktoś na przykład na sesji Rady będzie podnosił głos, tak? Że ktoś na przykład na sesji Rady w sposób, może niekoniecznie używając wyrazów poprawnych, będzie się wypowiadał. To nie należy do mnie. A odpowiada Pan za to, że Beata Żołnierów czuła się niepotrzebna? I tutaj wracam do tej drugiej kwestii, o której Pan na początku wiceprzewodnicząca wspomniał. Rady Powiatu. Tak. Zrezygnowała ze stanowiska? Tak. Z czym to Pan to wiąże? Tutaj akurat jest sytuacja taka, że w jednym z mediów Pani Beata miała możliwość wypowiedzenia swojego na temat tej rezygnacji. Natomiast ja już nie miałem możliwości, ponieważ mnie o to nie poproszono. Jaki jest mój komentarz do tej całej sprawy? I dziękuję, że Pan akurat o tym raczył wspomnieć. No dobrze, a to zacznijmy mimo wszystko od tego, co powiedziała Pani Beata, bo zdaje się, że też swoje podanie uzasadniła. Tak, uzasadniła no, nie najlepszą współpracą ze mną. No i to mnie mocno zaskoczyło, muszę powiedzieć, ponieważ no, jeżeli chodzi o Panią wiceprzewodniczącą i w ogóle o funkcję wiceprzewodniczącej, czy wiceprzewodniczącego, to rozumiem to w ten sposób, że uzgadniamy na przykład porządek sesji, tak, że na przykład w przypadku, kiedy ja nie mogę uczestniczyć w reprezentowaniu Rady na zewnątrz przy okazji różnych zaproszeń, to robi to wiceprzewodniczący. I takie sytuacje miały miejsce. Jeżeli chodzi o uzgadnianie porządku, o w ogóle kwestie sesji, czy nadzwyczajnych, to spotykaliśmy się również w szerszym gronie w ramach tej naszej tak zwanej koalicji.
I nigdy do dnia, kiedy pani Beata złożyła to pismo, nie usłyszałem, że coś jest, coś się złego dzieje. Ale to jest bardzo rzadki przypadek, żeby urzędnik publiczny rezygnował z pracy dlatego, że ma za mało obowiązków. To się zdarza tak rzadko, że gazety o tym piszą na czołówkach. Czy pan brał pod uwagę to, żeby pani Beata prowadziła obrady? Bo jak patrzę na Sejm i na marszałka Sejmu i na wicemarszałków, to oni się przy mikrofonie zmieniają. Czy pan brał pod uwagę to, żeby tę praktykę zmienić tak, na sesji? Praktyka do tej pory, od pierwszej kadencji Rady Powiatu od 1998 roku, jak pamiętam, była zawsze taka, że wiceprzewodniczący prowadził obrady pod nieobecność wiceprzewodniczącego. Taki też zresztą jest zapis. Natomiast jeżeli pani Beata wyraziłaby wolę prowadzenia, ja nie widzę nic przeciwko temu. Nigdy nie było takiej woli ze strony drugiej strony, czyli od strony pani Beaty. Jest jeszcze druga rzecz. Jeżeli na przykład ja nie mogę dojść do porozumienia z moim szefem, to pytanie, czy ja wprost rezygnuję z pracy, czy najpierw z nim rozmawiam. No staram się najpierw z nim rozmawiać. Słyszał pan plotki, tak? że jest drugie dno w tej sprawie? Ja staram się plotkami generalnie nie zajmować. Ale te, które pan słyszał, to są prawdziwe czy nieprawdziwe? Nie oceniam plotek. Nie wiem, nie oceniam i staram się również, powiem tak, przeglądałem, rzadko kiedy przeglądam komentarze do różnego rodzaju publikacji medialnych. Tu przeglądałem te komentarze, może nie tyle komentarze, co słuchałem, co pani Beata powiedziała. Jakoś gdzieś tam, tak powiedzmy, odruchowo zobaczyłem komentarze. Istotnie takie plotki się pojawiały. Ja się do tych plotek w żaden sposób nie chcę ustosunkowywać. Dlatego, że to nie jest moją rolą. Czy pani Beato będzie głosowała z wami jeszcze, z koalicją, czy już może przeciwko? Pan na ten temat jakie ma oczekiwania? Rozmawiając z panem Andrzejem Lipińskim, bo pani Beata pochodzi z tego samego komitetu, pan wicestarosta. Co pan wicestarosta, to według zapewnień pana wicestarosty, pani Beata Żołnieruk z koalicji nie wystąpiła. W związku z czym ja sądzę, że powinna głosować razem z nami. A czas pokaże i najbliższe głosowania, bo na 28 prawdopodobnie będziemy mieli zaplanowaną kolejną sesję, już taką planowaną, zwyczajną. Zobaczymy. Czas pokaże. Czy pani Beata inaczej by rozstrzygnęła kwestię sporną na ostatniej sesji Rady? Panowie się spieraliście o to, jaki ma być porządek obrad i czy w porządku obrad nadzwyczajnej sesji powinny być interpelacje i zapytania? Pan wie, jak wygląda statut powiatu? Tak. Cytowali to przedstawiciele opozycji. To dlaczego nie można go było zastosować tak, jak jest zapisane? Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować interpelacje i zapytania. Tu nie trzeba prawnika do interpretacji tego. Dokładnie, natomiast nie sądzę, żeby pani Beata też inaczej to mogła zorganizować. Ja organizując sesję nadzwyczajną, organizuję ją na wniosek. I tutaj w statucie jest też zapis, i przytoczyłem go zresztą podczas obrad tej sesji, który mówi o tym, że ja nie mogę wystąpić o krok, ani nawet o pół kroku, poza wniosek, który składa wnioskodawca. Wnioskodawcą w tym przypadku był zarząd. A jeżeli wniosek jest niezgodny ze statutem, to też pan nic nie może zrobić? Jest tutaj opinia prawna, ponieważ myśmy już ten problem jest nie po raz pierwszy na naszej sesji, tylko ten problem był rozwiązywany w ten sposób, że wnioskodawca, powiedzmy, ustępował i mówił, no to wprowadźmy te punkty, tak? No to wprowadzaliśmy te punkty do porządku obrad. Natomiast jest opinia prawna, która mówi o tym, że zwyczajowo można przyjąć taką formułę, że zajmujemy się podczas sesji nadzwyczajnej konkretnie daną sprawą i nie jest to uchybienie prawne na tyle istotne, które mogłoby zagrozić uchwałom, które podejmujemy na tej sesji. I z tego co ja wiem i pamiętam jeszcze z pierwszej kadencji, na sesjach nadzwyczajnych dyskutowano na konkretny temat, nie wprowadzając tych punktów dodatkowych, o których pan wspomniał. Dobrze, a teraz ma pan do czynienia z opozycją, która żąda przestrzegania statutu w każdym... Ja szanuję zdanie opozycji. Pan mógł, nie wiem, może wtedy ogłosić przerwę, powiedzieć panowie... Ogłosiłem. Dogadajcie się. Tak. Nie wiem, czy pan Andrzej Lipiński to zarejestrował, że kamery zarejestrowały, jak powiedział w pewnym momencie do pana starosty, nie zmieniajmy porządku obrad, bo teraz to się ośmieszymy. Ambicje dochodzą do głosu na tej sali, a niekoniecznie rozsądek. Ja jestem przewodniczącym wszystkich radnych. Ja oczywiście szanuję głos opozycji. Opozycja ma prawo respektowania
prawa, ma prawo oczekiwać, że będziemy obradowali w taki sposób. A pan ma prawo oczekiwać od zarządu, żeby pana... Pytałem kilkakrotnie zarząd jako wnioskodawcę, bo tu zarząd jest wyraźny zapis, tak? Zarząd tutaj decyduje o porządku sesji nadzwyczajnej. Jeżeli zarząd w taki sposób zadecydował, to jest wola zarządu i my ją możemy co najwyżej zaakceptować, bądź wstrzymać się od głosu, tak jak to zrobiła pani Monika Rejman, pani radna chociażby. Tak jest nasze prawo. Ja muszę powiedzieć, że w tym momencie też wystąpiłem do pani... Dlaczego pan się nie wstrzymał? Pan wie, że artykuł 15 punkt 7 statutu mówi, że każda sesja musi mieć interpelację, ale mam też wstrzymać od głosu. Ale mam też opinię prawnika, i to zresztą już nie jednego, tylko dwóch, co najmniej, znaczy dwóch kancelarii różnych, które mówią o tym, że można tak w taki sposób sesję poprowadzić, i takie zwyczaje są praktycznie w każdym poziomie samorządu, i od gminnego począwszy, poprzez powiat i nawet samorząd województwa, gdzie te punkty stałe się pomija. Natomiast ja powiem tak, wystąpiłem już dalej. Poprosiłem panią mecenas, zwróciłem się do pani mecenas jako przewodniczący Rady Powiatu o wprowadzenie takiego zapisu do statutu, bo można to zrobić i w niektórych powiatach tak jest, który mówi o organizacji sesji nadzwyczajnej w sposób inny, aniżeli sesji zwyczajnej. I będziemy teraz dyskutowali w najbliższym czasie poprzez komisję odpowiednią, komisję naszą merytoryczną Rady Powiatu, nad zmianami w statucie. Dlatego, że sesje nadzwyczajne zazwyczaj zbierają się, są zwoływane w przeciągu czasami jednego dnia, tak jak to miało miejsce chociażby ostatnio, gdzie osoby muszą być zwalniane z pracy, dosłownie na chwilę wychodzą i wracają. I chodzi o to, żeby tak naprawdę zająć się tylko i wyłącznie jednym punktem. I tutaj głos opozycji, ja się nie zgadzam z innym głosem opozycji. To jest w innym miejscu się nie zgadzam. Mianowicie nie zgadzam się, kiedy opozycja mówi, że zabiera się opozycji prawo do dyskutowania, prawo do głosu w ogóle. Zrobiliśmy nawet ostatnio taką statystykę, ile czasu mówi opozycja na ostatnich sesjach na przykład, a ile mówi koalicja. I tutaj naprawdę te statystyki nie wyglądają źle. I proszę mi wierzyć, państwo uczestniczycie również jako telewizja w naszych obradach i nikt nie może zarzucić mnie na przykład, że zabieram głos opozycji. Wręcz przeciwnie, czasami mam głosy z drugiej strony, czyli z tej strony koalicyjnej, że nawet za dużo udzielam głosu opozycji, kiedy powinienem przerwać, bo mówił na przykład nie na temat. Czy jak pan przed chwilą powiedział, że pan na chwilę wrócił do samorządu, to pan to powiedział świadomie? Tak. To znaczy, możemy się spodziewać, że w kolejnych wyborach pan nie będzie startował? Tak. Ja to zapowiedziałem już na samym początku zresztą tej kadencji. I te wydarzenia na sesjach nie mają wpływu na pana? Nie. Odczucia. Nie wiem, czy pan pamięta, rozmawialiśmy po raz pierwszy w tym studio i mówiłem, że wróciłem na chwilę, żeby być może trochę uporządkować sprawy z samorządu, który wrócił do pierwotnych granic. I to jest moje zadanie na ten rok. Pana zdaniem już porządek został zrobiony? On ciągle jest robiony. On ciągle jest. Chodzi o taki porządek w tym sensie, żeby troszeczkę środków finansowych pozyskać, żeby zainwestować w drogi, w mosty, bo ta infrastruktura u nas leży. Ale kredytów, zdaje się, powiat nie dostał. Ale jeżeli chodzi o robienie porządków, mieliśmy audyt dotyczący chociażby odśnieżania, z którego w tym studiu nawet pan starosta musiał się, mówiąc wprost, tłumaczyć i się okazało, że pewne procedury czarno na białym stojące w uchwałach nie były przestrzegane. Kiedy będzie ten moment tego porządku? Czy ja tutaj mówię tak, myśmy rozpoczęli pracę w kwietniu. W kwietniu, na początku kwietnia tego roku. I od tego momentu ja liczę ten czas tej rady. Jeżeli chodzi o akcję zimową, to akcja zimowa właściwie obejmowała jeszcze czas poprzedni. I audyt również dotyczył tego czasu poprzedniego. Audyt dotyczący pracowników dotyczył czasu poprzedniego, proszę zwrócić uwagę. W tej chwili mamy już inną trochę organizację w naszym starostwie. Staramy się ją ciągle modyfikować, dostosowywać do potrzeb tak naprawdę klientów. Zrobiliśmy dużo, jeżeli chodzi o modernizację, czy w tej chwili przetargi dotyczące modernizacji dróg i mostów. Pozyskaliśmy sporo środków finansowych, jeżeli chodzi o tak zwane zadania popowodziowe. I to właśnie stało się przyczyną tych ostatnich zwołań sesji nadzwyczajnych. To ja mam to na uwadze, mówiąc o jakimś uregulowaniu, o uporządkowaniu tego powiatu. A czy z bezrobociem Rada Powiatu jest w stanie coś zrobić? Bo to jest też jeden z argumentów podnoszonych przez opozycję. Powiatowa Rada Zatrudnienia zebrała się raz, wybrała władzę. Tak, to znaczy...
jeżeli chodzi o bezrobocie, wprost nie mamy takiego przełożenia. Mamy możliwość działania bez takiego pośredniego i to staramy się robić. Było zorganizowane konwersatorium podczas naszej sesji rady. Muszę powiedzieć, że jest odzew na to konwersatorium. Zwróciliśmy się poprzez panią poseł Mrzygłocką do ministra. Minister nam odpowiedział w kwestii możliwości zwiększenia środków finansowych w niektórych zadaniach w przyszłym roku. Natomiast my mamy możliwość pośredniego wpływu, na przykład poprzez zachęcanie inwestorów. Na przykład, podam konkretno, żeby nie mówić o rzeczach zupełnie ogólnych. Rozmawiając z wójtem Czarnego Boru, z panem Adamem Góreckim, mamy na przykład pomysł na utworzenie, o ile oczywiście tutaj wyrażą zgodę władze strefy, podstrefy w Czarnym Borze, która dałaby możliwości do lokowania się nowym przedsiębiorcom, a to spowoduje, że powstaną nowe miejsca pracy. Zresztą z takimi ofertami już przedsiębiorcy do pana wójta gminy Czarny Bór pukają. I to jest tutaj nasza możliwość jako powiatu, jako radnych powiatu, przewodniczącego zarządu na interweniowanie na rynku pracy. No w jakiś inny sposób my takich możliwości nie mamy. Pana interesują zmiany w Platformie? Chyba nie. Znaczy mnie interesują tak jak każdego obywatela. Ja nie jestem członkiem Platformy, nie byłem członkiem Platformy i nie będę członkiem Platformy. Mnie interesują tak jak każdego innego obywatela. Znam tylko i wyłącznie wybory w Platformie z przekazów medialnych. Myśli pan, że z Jackiem Protasiewiczem jako szefem regionu będzie w Obrzychowie łatwiej czy trudniej? Trudno mi jest ocenić taką sytuację. Znam działania pana poprzedniego przewodniczącego, pana Grzegorza Schetyny. Wiem, że dla Wałbrzycha i aglomeracji wałbrzyskiej starał się zrobić możliwie jak najwięcej. Natomiast z zapowiedzi pana Jacka Protasiewicza mogę powiedzieć, że będzie starał się w sposób zrównoważony dbać o cały region. Więc patrząc na zapowiedzi, nie powinienem dostrzegać niczego negatywnego akurat w zmianie. No ale to znowu czas pokaże. Trudno mi jest naprawdę cokolwiek na ten temat powiedzieć. Mam nadzieję, liczę oczywiście, że tak. Naszym gościem już wkrótce będzie pani posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Być może wtedy o sytuacji Platformy trochę więcej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Jerzy Dytyna, przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego, był naszym gościem. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.